Was serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta, z mojego prywatnego save'a. I jak widzicie, jesteśmy dzisiaj na pustyni. Udało mi się znaleźć w końcu coś innego. I tym razem to wioska, którą tam widzicie. To mam nadzieję, że w niej coś będzie, bo ostatnio byłam poważnie rozczarowana wioską na sawannie, którą znalazłam. I nakicają króliczki, niestety nie mogę ich sobie zabrać. Ale myślę, że jak się dorobię linek, to sobie po nie przepłynę i może jakimś cudem je dociągnę do domu. Może mi się uda. No ale tak, co chciałam mówić na początek, na wstępie. Po pierwsze, to dziękuję za powiedzenie mi, że mogę sobie włączyć komendy. I dzięki temu będę mogła sobie teleportować się z powrotem do domu, żeby nie pływać tak dużo i nie tracić na to tyle czasu. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam jeszcze powiedzieć, że otworzyliśmy z Karlą! O rany, jaka wtupa w ogóle! Sara, Klara, Karla, kurczę, co jest ze mną? Masakra. Nie wierzę w siebie po prostu. Otworzyliśmy z Karlą serwer dla widzów. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, nie wie, to zapraszamy serdecznie na naszą grupę na Facebooku. Tam będą wszystkie informacje i możecie z nami grać Minecrafta na naszym świecie, jej! To będzie na pewno bardzo fascynujące. Tak, to tyle z ogłoszeń parafialnych, a teraz wracamy do tego, co mamy tutaj. Coś... Tu gdzie mi chodzi, dobra. Idziemy do tej wioski, zobaczymy, co tam na nas się kryje. Czemu mam niepełną zbroję? Aha, bo mam z żelaza zbroję, dobrze. Dobra. Czy tu mi nic nie wyskoczy na twarz? Macie coś nowego? Nie macie nic nowego? Macie wszystko to, co ja mam. Dzień dobry. Masz książki. Uwalniamy. Dzień dobry. Zrobiłam panu drzwi. I w związku z tym zabieram panu książki. Wiem, że mam krowy. Że sobie mogę sama książki zrobić. Ale czekanie, aż one oddadzą skórę i tak dalej, to wiecie. Poza tym ja teraz skórę zbieram na tabliczki. Do widzenia. Dziękuję. Idziemy dalej. Dzień dobry, ma pan tu coś dla mnie? Nic. Czy naprawdę tutaj nic nie będzie? Znowu? Zaraz idziemy szukać oczywiście świątyni na tej pustyni. Nie ma to tamto. Też nic nie ma. A tu? Gdzie macie drzwi? Ło! Tu nie wierzę! O, jest kowal! No nie to chciałam, halo. Gdzie masz drzwi? Aha, tutaj są, po prostu nie masz drzwi, rozumiem. No! Nie ma siodła, a ja tak chciałam siodło. Ale diamenty są na to. Ale ja tak chciałam siodło na kilka. Zabieram to. Może by mi się nie myliło. Kurczę. Już raczej nic na mnie nie czeka w tej wiosce. I nie będziemy ruszali w świat, tak myślę. Hopla, hopla. Hopla. No, to chyba idziemy sobie. Tu jest otwarte. Posuń się. Zajrzeć można, grzybki w ogóle na tym, nie? W którą stronę my teraz pójdziemy? Bo będziemy szukać świątyni, ale mamy taki problem, że... O, ja nie wzięłam jedzenia! Doskonale! Także tak, koniec naszej wyprawy, wracamy do domu. Aaa, słyszę pająka. Także tak, ja teraz grzecznie teleportuję się do domciu. Wezmę jedzenie, może jakieś łóżko i idziemy szukać świątyni. Także zaraz do nas wracam. Jesteśmy w domu. Ja tu pozostawiam rzeczy. Na razie tak tutaj wrzucę wszystko, żeby mi nie przeszkadzało, bo tego nie potrzebujemy.
Tak się właśnie przygotowałam na tą wyprawę. Weźmiemy sobie pieczone ziemniaki i weźmiemy też łóżko. Przy okazji, skoro już tu jesteśmy, też pokażę wam oborę, która jest skończona prawie. Łóżko, czy mam gdzieś łóżko? Jest skończona z zewnątrz, ale musimy jeszcze zrobić sobie ją w środku. Jeszcze muszę zrobić ten. Nie, tutaj nie będę. Ozdobić ją i zrobić sobie tą z tyłu zagrodę. Taki wybieg dla tych zwierząt. Gdzie jest ta wełna? Mech. No. Mam wrażenie, że gdzieś miałam łóżko takie dodatkowe, ale teraz już mi się nie chce go szukać. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Tutaj w ogóle mam pomysł na mały remont tego magazynu, żeby był równiejszy, tak. A mianowicie chcę w tę stronę go powiększyć i wtedy ta ściana się wyrówna i będzie też na dwie, no tak jak tutaj, na taką szerokość. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, moi drodzy, wracamy. Aha, miałam wam pokazać oborę. No dobra. Jeszcze miałam wam pokazać oborę. Bo później nie wiem, czy tutaj wrócimy, więc wam szybko ją pokażę. Tutaj nasze pole rośnie. Troszkę się chyba powiększyło. O, a tak się pojawił tutaj obor, prawda? Proszę bardzo. Na razie jest tak zrobiona. I jak ją skończę w środku, to oczywiście też wam pokażę. Już tak w całości dokładniej. A my tutaj może się prześpimy szybko i dopiero wyjdziemy. Wyjdziemy. Przeniesiemy się na pustynię. Jest nasza pustynia z powrotem. Tutaj mi się przytuje ładnie. Tam była wioska, czyli biegniemy sobie w tę stronę. Nie powiedziałabym, że ja mam jakieś szczęście specjalne i trochę się obawiam, czy znajdę jakąś świątynię i czy w ogóle ta pustynia jest aż tak duża, żeby cokolwiek na niej znaleźć. Mogę sobie rozświetlać po drodze, ale po co? Po co? Tu jest wioska. Lecimy prosto, tylko trzeba uważać, żeby jakąś dziurę się nie... No. Nie wpaść. Dobra, z tej strony nic nie ma. Już ja widzę, jak ja znajdę tę świątynię, mogę zapomnieć. Chciałabym mieć króliczki, ale króliczków nie da się tak łatwo złapać. Takie przykre. Proszę, świątynio, bądź. I bądź siodło. To miał być ciekawy odcinek z wyprawy. Oj. A mat trzeba? Ostatnio właśnie mam taką fazę na Minecrafta, że dużo właśnie chce mi się kopać, budować. Także tak. Ale przeważnie robię to właśnie na naszym serwerze wspólnym. I tutaj mało właśnie u siebie za to robią niestety. O, jakaś łąka tam jest. Słoneczniki! Ale my nie potrzebujemy teraz słoneczników. Ja potrzebuję świątyni i sawanna. O, może będzie druga wioska. Ale ja i tak te świątynie. Sawannę jedną odkryłam, zresztą to nie jest ta sama, chyba nie. O, jest wioska. Ha. No to pięknie, mamy dwie wioski. Żadnej świątyni, co? To chyba nie jest ta sawanna, bo nie ta, w której zrobiliśmy, bo miałabym ją oznaczoną tym. Na mapie, poza tym wygląda inaczej. No i ja w tym kierunku nigdy nie szłam. Auć! Co, wy pewnie nie macie kowala i znowu gówno tutaj dostanę. A jest gówno, dobra. Tamtej wiosce go nie było, czyli na pewno to jest nowa. Dobrze, trzeba
piecyki sprawdzić. Co tu dla mnie masz? Jest siodło! Dobra, to już mam w nosie tą świątynię. Tak. Ale i tak jej poszukamy, bo chcę ją znaleźć. Bo taki miałam plan, jak zobaczyłam tylko tą pustynię, to chciałam właśnie odnaleźć świątynię. No halo, wypuścicie. Miejscaczy nie mają, bo zwykle właśnie jest tylko ta skrzynka i nie ma większego sensu sprawdzania chyba innych domów. Możecie mi zresztą powiedzieć, czy jest sens, czy jest możliwość w ogóle znalezienia czegoś innego? Inny dom? To teraz przydałby się koń, ale ja wiem, gdzie są konie. Hmm? Tylko kurczę, one są tak daleko. Ja nie chcę tak daleko jechać z koniami. Dobra, tu nic nie ma. Idę z powrotem na pustynię. Czasem właśnie na sawannie koniki były, ale widzę, że nie na tej. Niestety, bo jak coś potrzeba, to oczywiście, że tego nie ma. To my wracamy na pustynię, moi drodzy. Tu już nic ciekawego nas nie czeka. Wioska obrabowana. Czy tu jest kolejna wioska? Czy co to jest? Czy to jest świątynia? Nie wierzę. W ogóle świątynia tak wygląda, taka dziwna, mała. Nie, to jest studnia. Ty, masz swoją świątynię. Po prostu wspaniała. Po prostu nie mam pytań. Ja sprawdzę sobie na mapce, w którą stronę ja idę. Czemu tutaj mi się ta mapka tak nie czytuje ładnie? Pokaż mi to. Tak, czyli w tej strony jeszcze nie byliśmy, więc idziemy. Mam nadzieję, że żadne rubanko mnie nie spotka po drodze. Jest to dziur. Się zawsze boję, że mi coś wyskoczy na twarz z takiej dziury. Mech. I tak myślę, że ta świątynia będzie pewnie gdzieś bardziej w głąb. W głębi. Niż na brzegu, ale nigdy nie wiadomo, trzeba dokładnie sprawdzić całość. Dlatego tak na razie pójdziemy sobie tymi brzegami, a potem pójdziemy w środek. Taki mam plan, z karty plan, bingo! Jak ty śpiewała Beatka Koziczek? Ach, Koziczek, uuu, jaka fajna zadatka. Dobra, tu nic nie ma. Kurczę, blade. Jak się wydaje. Całą pustynię przejść. A jest możliwość, żeby w ogóle nie było świątyni na pustyni? Bo jak jest taka opcja, to jestem pewna, że mi się to przytrafiło. I że jej nie znajdę. Wiem, że tak będzie. Ja i moje szczęście. Bardzo mi się to nie podoba, Minecrafcie drogi. Proszę mi tutaj postawić przede mną świątynię w tym momencie, bo inaczej się pogniewamy. I nie będzie miło. Nie. Co to jest? Może to jest świątynia taka zakopana? Patrzcie. Pewnie. Widzieliście to? Pewnie, że tak. Ona jest zasypana. Ja szukam. Jak już mówiłam ostatnio, warto jest zaglądać w dziurki. Ja się najem, bo ja nie wiem, czy mnie tutaj zaraz nie zaatakuje. A pewnie nic tu nie będzie. O tak, wyrzuć tarczę. Czyli nie widzę, żeby tu coś miało być. Ale zobaczcie. Po prostu nie wierzę, nie? Szukam, a ona tutaj sobie jest zakopana w piasku. Ukryli ją przede mną, myślę, że nie znajdę. Jestem cwańsza. Cwańsza jestem od Minecrafta. Taka, już jestem wyszkolona. Skill pierwsza klasa, nie? Uuu,
podoba mi się tu. Proszę mi wszystko, by wszystko mi też się przyda, no bo sobie porobię sznureczki. Ulele. Co ta siekierka jest taka niepoważna? Patrzcie. Co za skandal. Żeby takie rzeczy robić. Zniszczę to. A, kysz. Co wy tu macie jeszcze dla mnie? Jest księga. I drugie siodło. Zaczęta książka, powolne opadanie. Może się przyda. Czy mi się wydaje, czy się noc robi? Czy to jest po prostu ciemno, bo się noc robi. Co mamy tutaj? Zbroje dla konika. To jeszcze tego nam brakuje konika. Już mi się tutaj miejsce skończy. Dobra, co, w takim razie co wywalamy? Po co mi to? Nie mięso. Tego też nie potrzebuję. Piasek nie potrzebuję sobie na kopie domu. Pięknie, kochani, jestem po prostu przeszczęśliwa. Niech tam płonie to dziadostwo na górze. Pytanie moje teraz brzmi. Jak bardzo opłaca mi się... Nic mi tu nawet teraz nie zlecie? Lepiej uważać, wyjmij miecz. Jak bardzo opłaca mi się zaglądać w te korytarze? Z tego co pamiętam, to nigdy tutaj dalej nic nie było. Aczkolwiek, gdzie są kurde drzwi? Są drzwi chyba tu. Okej, bo ja to widzę, że to jest z drugiej strony wejście to. Czyli tu są takie trzy kopuły i one po prostu są takie same i to nie ma znaczenia. Tak. To nie ma znaczenia, w którą wejdę. Więcej tu nic nie ma. No to świetnie, co? Idziemy dalej? Szukać? Myślicie, że znajdziemy jeszcze jedną świątynię dzisiaj? Czy to jest w ogóle możliwe? Żeby mieć tyle szczęścia? Bo ja myślę, że nie. Czy ja znowu się cofam? Tutaj już nie ma nic, bo już co obeszłam praktycznie. Także to chyba byłoby tyle. Dwie wioski, jedna świątynia. Świetny bilans. Teraz się zastanawiam, czy ja nie widziałam gdzieś koni w pobliżu swojej... swojego domu. Ale wątpię. Może to nie widziałam. Dobra, myślę, że tutaj nic więcej dla mnie nie ma, moi drodzy. Także wracam do domu. Swoje łupy schować do skrzyneczek. I myślę, że na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Bo co za dużo, to niezdrowo. A dzisiaj po prostu jesteśmy tak bardzo... Dawaj. Bierę wszystko. To też chcę. Co mogę wywalić? Wszystko w sumie mi się przyda. Ten piasek, albo tą pomarańczową terakotę. Strzały zawsze spoko. Sobie łuk w końcu zrobię może. Jakiś. Taki tak. O, ja znajdę chyba slajmy, bo chyba slajmy są potrzebne do linek. Chyba tak. No dobra. Ja się, moi drodzy, z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki dzisiaj bardzo, powiedzmy, przygodowy, w cudzysłowie. Dwie wioski, jedna świątynia, także jestem przeszczęśliwa, że znalazłam przede wszystkim siodło i teraz mogę sobie znaleźć konika. I będzie fajnie, także no. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam was serdecznie na naszą grupę jeszcze raz serwerową. Jeśli macie oczywiście ochotę z nami pograć w Minecrafta, nie? Serwer jest otwarty dla każdego, więc nie ma problemu, jeśli ktoś nie ma premium. Także jeszcze raz polecam i tymczasem dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia i pa pa!